pyłku dziejów. Na niebie pojawi się pierwszy znak. Świat ludzi stanie przed obliczem sprawiedliwości. Armie światłości i cienia stoczą walkę na polach wieczności. Takiego, wujku. To tylko zły sen. Wracajmy do domu. Jeszcze nie skończyliśmy pracy. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe, armie piekieł są już pewnie w drodze. Trzeba ostrzec świat przed zbliżającą się ciemnością. Wierzysz mi, Leo, prawda? Dotrzymałem słowa, które dałem Lei. Uratowałem Kaina. Na drodze do gwiazdy stoi już tylko król szkieletów, który wrócił i znowu dręczy Tristram. Przeszedłem daleką drogę i dowiedziałem się, że gwiazda, która spadła, to zwykły człowiek. Kim jest? Czego chce? Niczego nie pamięta. Może Kane powie nam więcej. Tylko bajki. Wujek widział w nich to, co chciał. Deckard poświęcił się, aby chronić ten świat. Trzeba dokończyć dzieło. A co ty wiesz o poświęceniu? Tyrelu!
Starożytne prawo Królestwa Niebios zakazuje nam ingerencji w świat śmiertelników, a ty się złamał! Moją winą jest wyłącznie to, że wymierzam sprawiedliwość, Imperiusie, podczas gdy ty kryjesz się za tronem. Milcz! Odpowiesz za swoje występki. Nie masz prawa mnie osądzać. Jam jest sprawiedliwość. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. Mieliśmy bronić niewinnych. Lecz jeśli nasze drogocenne prawo nakazuje bezczynność, to wyrzekam się was, bracia. To był twój wybór. Zostałeś jednym z nas. Albowiem ludzie są jedyną nadzieją tego świata. Nigdy nie wierzyłam w te twoje historie, w pracę, której nie skończyłeś. Robię to, wujku. Dokończę ją dla ciebie. Tristram jest już bezpieczny. Teraz ruszam na wschód. Do Wielkiego Kaldeum. Miasto zdobył jeden z władców piekieł. Belial. Zamierzam je uwolnić. Tuż przed śmiercią Mahda odgrażała się, że demon Belial zapanuje nad światem. Tylko ja mogę go powstrzymać, zanim zgładzi ludzkość. Uratowaliśmy matkę Lei, wiedźmę Adrię. Opowiedziała nam o czarnym kamieniu dusz. To artefakt, który na zawsze zniszczy zło. A ja jestem jedynym śmiertelnikiem, który może go odnaleźć.
przecież to nie ma najmniejszego sensu. Co przegapiłam, wujku? Co powinnam zobaczyć? Twierdza Bastionu. Nie pozwolę, żeby upadła. Twierdza Bastionu jest bezpieczna. Stoczyliśmy walkę wewnątrz murów. Teraz zmierza się z machinami wojennymi Asmodana na otwartym polu. Demonów zostały zniszczone i droga do Asmodana jest otwarta. Sprowadził do krateru piekło, a jego legiony wspierają grzeszne serca. Zniszczę demony władcy grzechu i wymierzę mu sprawiedliwość. Ujawnij swą prawdziwą postać!
Diablo. Zdradziła. Lea straciła duszę. Diablo, najwyższe zło, odrodził się w niej i rządzi całą potęgą piekieł. Królestwo niebios drży. Anioły są bezbronne w starciu z Diablo. Tylko ja mogę doprowadzić wszystko do porządku i zgładzić Diablo oraz jego zło raz na zawsze. Diablo chciał zniszczyć niebiosa, ale pokonałem jego wysłannika i przywróciłem nadzieję. Myślałem, że Tyrael też odzyska wiarę, ale nadal się miota. To bez znaczenia. Pora zniszczyć piekielne portale Diablo. Diablo chce splugawić kryształowy łuk na szczycie srebrnej iglicy. Jeśli mu się uda, niebiosa upadną. Czekałem na tę chwilę. Tyrael i ja wywalczymy sobie drogę na górę. Nareszcie stanę naprzeciwko Diablo. Ostatecznie to serce śmiertelnika ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać najwyższe zło raz na zawsze. Aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości, Nephalem, powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma nie pozwalała nam się zmierzyć. Thank you.
jeszcze zajmę miejsce pośród was. Tym razem jako śmiertelnik. Sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością. Dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Od teraz i na zawsze będziemy żyć w przymierzu. Anioły i ludzie. W obliczu nowego, wspaniałego świtu. Czas wydawało się, że nastanie pokój, ale tak się nie stało, gdyż istota Diablo wciąż znajduje się w czarnym kamieniu dusz. Nie mogę go zniszczyć, ani pozwolić, by zło pozostało w niebiosach. Dlatego trzeba go ukryć, nawet przed aniołami. Modlę się, by to wystarczyło. Dobrze się spisaliście, Horadrimowie. Wasza praca dobiegła końca. Ale teraz czas. Uciekać. Thank you.
Uchodźcy mówią, że anioły atakują zachodnią Marchię. Niszczą wszystko, mordują mieszkańców. A nikt nie wie dlaczego. Nie przepadam za tym miastem, ale nie będę bezczynnie stać. Gdy giną niewinni ludzie, nauczę żniwiarzy, że nie są jedynymi zabójcami w zachodniej Marchii. Ubiłem Urzaela i jego żniwiarzy, zwracając zachodnią Marchię jej mieszkańcom. Wyruszyliśmy z Loratem na krwawe moczary śladami Adrii. Wiedźma wie, gdzie jest Maltael. Wyduszę to z niej, a potem dopilnuję, by zapłaciła krwią za swą zdradę. Maltael chciał przeszkodzić mi w wejściu do Pandemonium, ale mnie nic nie zatrzyma. Teraz przedrę się przez pobojowisko, gdzie walczyły anioły i demony. Muszę znaleźć fortecę Pandemonium, gdzie czeka na mnie Anioł Śmierci. Pokażę mu prawdziwą śmierć. Nefalem dokonał niemożliwego. Pokonując śmierć, odkupił anioły i ocalił ludzkość. W chwili triumfu ujrzałem Nefalema w zupełnie nowym świetle. To bohater zdolny pokonać największe istoty niebios i piekieł. Barbarzyńca, obrońca niewinnych. Lecz w jego piersi bije serce śmiertelnika, które pewnego dnia zostanie wystawione na próbę. Czy wówczas znajdzie w sobie siłę, by się oprzeć? Czy też sprowadzi na nas zagładę?